Przed nami święta Bożego Narodzenia. Mm-hmm. Czy jaki to będzie dla Pani czas i czy są jakieś elementy tego wyjątkowego czasu właśnie, kiedy jednak uda się chociaż trochę uśmiechnąć na może jakieś miłe wspomnienie albo coś, co kojarzy się dobrze? To znaczy, w tym roku na święta będzie u mnie siostra i córka, ta Sylwiunia, która ze mną śpiewała w chórze 20 lat, i jej dzieci. I taka fanka mojego męża, którą poznałam na cmentarzu 2,5 roku temu. To niezwykłe. Niezwykłe. To jest bardzo ciekawa historia, ponieważ dziewczyna jest z okolic Szczecinka. Olunia ma na imię. Młoda, 25-letnia. I ona przyjeżdżała na wszystkie Krzysia uroczystości, na urodziny, na imieniny, na rocznice. Więc ja ją na tym cmentarzu poznałam. Mówię, chodź, zaprosiłam ją do domu, zaprosiłam na obiad, bo dziewczyna z drogi. I zaprzyjaźniłyśmy się. Powiem, że ja mam tyle lat, mama może być moją córką. I ona, ponieważ nie chce, żebym była sama, jak rodzina na przykład pojedzie na drugi dzień święt do domu, to ona do mnie przyjedzie. Już u mnie kiedyś raz była. Jest urocza, wspaniała, zakochana w Kraszczyku i to ona będzie na święta. Tylko najgorsze jest to z czytaniem Pisma Świętego, bo tam trzeba przeczytać fragment przed kolacją wigilijną. Zawsze robił to Krzysztof. Ja nie jestem w stanie tego zrobić, więc nie wiem, jak to będzie. No będą to na pewno jakaś dobra dusza musi smutne święta. Nie będą to święta wesołe, to na pewno nie będzie tak. Czy zwykle pan Krzysztof mówił jakieś specjalne słowa podczas łamania się opłatkiem z panią? Ostatnio to, jak już byliśmy starsi, to mówiliśmy przede wszystkim, żeby Bosia nam dała dużo zdrowia, żebyśmy mogli być jak najdłużej ze sobą, żeby Krzysztof mógł jak najdłużej śpiewać dla swoich fanów, bo kochał swój zawód. I jeszcze nawet jak był chory, to też z Andrzejem ustalali, co będą nagrywać, kiedy będą nagrywać. Z tego, co wiem, to miała być muzyka poważna w planach. Żałuję, że nie doszło do tego nagrania, bo to byłoby bardzo, ale to bardzo ciekawe doświadczenie w wykonaniu Krzysztofa.